roku obchodzimy stulecie harcerstwa na ziemi kieleckiej. Ze stuleciem harcerstwa to jest tak, że poza tym, że obchodziliśmy je w 2010 roku w Krakowie, to teraz każda chorągiew świętuje moment, w którym na ich własnym terenie powstawały pierwsze drużyny, pierwsze zastępy skautowe i harcerskie. Obchodzimy właśnie 100 lat istnienia harcerstwa na ziemi kieleckiej i możemy powiedzieć, patrząc na te znakomite, roześmiane, wspaniale tutaj przebywające na zlocie reprezentacje chówców, że 100 lat minęło jak jeden dzień. Pomysłodawcą tego zlotu był druh harcmistrz Tomasz Reimer, który też zajął się organizacją tego zlotu od strony samego pomysłu. On zebrał cały sztab, wymyślił, kto się będzie czym zajmował oraz znalazł to cudowne miejsce, Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Supi. Przygotowania do zlotu tak naprawdę trwały już od października 2010 roku. Wtedy podjęliśmy decyzję, że jako Komenda Chorągwi, że robimy ten zlot. W styczniu 2011 roku wykrystalizował się pomysł, aby zlot był podsumowaniem dużego przedsięwzięcia programowego, co też się stało. Pytam, co mamy dzisiaj za zadanie przed nami stojące, jakie mamy zadanie realizować? I myślę, że tym zadaniem jest jedno, abyśmy byli piękni duchem, abyśmy stanowili pewnego rodzaju arystokrację, elitę społeczeństwa, która ma przewodzić młodym ludziom, wskazując, jak zgodnie z prawem harcerskim należy żyć. I to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie. Życzę Wam, druhny i druhowie, abyście to zadanie spełniali z godnością i żebyście mieli z tego ogromną satysfakcję. Czuwam. Miejsce zlotu, które wybrała chorągiew pod Świętym Krzyżem, jest niesamowite i bardzo znamienne właśnie dla tej chorągwi. Jest symbolem miejsca, miejsca chorągwi, symbolem ziemi świętokrzyskiej. Symbolem, o którym przez bardzo długie lata my harcerze śpiewaliśmy, nieważne z jakiej części Polski byliśmy i czy kiedykolwiek zdarzyło nam się dotrzeć na Święty Krzyż. Myślę, że to jest znakomita okazja do tego, żeby nadać nowy impuls temu, co się dzieje w środowiskach chorągwi kieleckiej. Sto lat harcerstwa na ziemi świętokrzyskiej. Sama liczba mówi za siebie. Jest to piękna rocznica pracy harcerzy, instruktorów, służby harcerskiej dla ojczyzny na ziemi świętokrzyskiej. Jeśli chodzi o liczby, to około 500 osób będzie spać na samym terenie zlotu. Ponad 170 zuchów i harcerzy z nieprzetartego szlaku będzie spać w szkole i tutaj w schronisku będą spać seniorzy. Czyli łącznie na zlocie z uzamem do kupy będzie 700 osób takich z trzonu zlotowego plus te 300 osób z dojeżdżających chówców na uroczystości rozpoczęcia. Miałem przyjemność pracować w komendzie tego zlotu i warto podkreślić, że ten zlot nie wziął się z powietrza. Był przygotowany przez sztab ludzi, był przygotowywany przez 2 lata. Inauguracją całego projektu przedsięwzięcia był kurs drużynowy na Lubiance, na bazie chówca Starachowice.
I od września 2011 do czerwca 2012 harcerze z kieleckiej chorągwi realizowali program Chorągany Jodła, a finałem tego projektu jest zlot. Dla mnie jest bardzo ważne, aż tu u podnóża Świętego Krzyża, czy tak jak dziś na Świętym Krzyżu, spotkaliśmy się wszyscy. 15 kufców chorągwi kieleckiej, każdy większą czy mniejszą reprezentacją tu zagościł. Stanowi to jedno, iż stanowimy jedną wielką rodzinę harcerską, harcerską naszej ziemi świętokrzyskiej. Prowadzamy zajęcia sportowe dla druhów, którzy do nas na zlot zawitali. Przede wszystkim dobrze się bawimy i chcemy zapewnić im dobrą rozrywkę, ponieważ no, chyba na tym nam najbardziej zależy. Kiedy mówimy o stuleciu, zastanawiam się, co to znaczy 100 lat. Czy 100 lat dla harcerzy kieleckich to dużo czy mało? Z jednej strony powiemy, że to mało. No bo czym jest te 100 lat w porównaniu z życiem całego świata? Ale z drugiej strony to bardzo, bardzo wiele. Albowiem 100 lat harcerzy kieleckich liczy się w latach przygód harcerskich, które przeżywa każdy z nas, które przeżył każdy harcerz, każdy zuch, który był tutaj właśnie, w Chorągwi Kieleckiej, na tej ziemi, w swojej własnej drużynie. Ale to, co jest piękne przy tej organizacji zlotu, to że każdy chówiec wziął swoją specjalizację na siebie, swoje możliwości i wrzucił odrobinkę pracy na to, żeby zrobić ten zlot jako zlot chówców i chówcy zaangażować do realizacji. Nie jest tak, że Komenda Chorągwi to robi. Ja jestem członkiem Komendy Chorągwi, ale też jestem komendantem chówca. Druhna Małgorzata Ślaska też jest członkiem Komendy Chorągwi i jest komendantką chówca Starochowice. Także połączone siły i z tego wyszła po prostu, myślę, że dobra robota. Mam nadzieję, że następne dni będą tego dowodem. No, stulecie harcerstwa to dla mnie takie dość refleksyjnej natury wyzwanie, jako że w tej organizacji spędziłem po 50 lat swojego życia. Stulecie harcerstwa, tutaj trzeba by się było zastanowić. Te 100 lat jest takie bardzo obszerne. Natomiast jeżeli chodzi o chorągiew kielecką, myślę, że to jest chorągiew spełniona. Stąd też to miejsce u podnóża Łyśca i klasztoru świętokrzyskiego jest też dla mnie ważnym miejscem tak kultu ludzi z gór świętokrzyskich, jak również harcerstwa. Harcerstwo na Kielecczyźnie ma już 100 lat i mogę powiedzieć, że bagaż doświadczeń, jaki przez te kilkanaście już pokoleń harcerzy udało się zgromadzić, to przede wszystkim odporność fizyczna, odporność psychiczna, to ideały, które pomagają znaleźć wskazówki do dalszego rozwoju, do znalezienia własnego miejsca w społeczeństwie. Uważam działalność harcerską, pracę w harcerskiej i przede wszystkim przynależność do tej organizacji jako azymut swojego życia. Ta chorągiew ma bardzo piękne karty i przedwojenne, i w trakcie wojny powojenne, i też te współczesne. Jesteśmy tą chorągwią, która szanuje historię, szanuje swój dorobek, świadczą o tym wydawnictwa, które przez cały czas powstają u nas. Z grupą wędrowników przyjechałem tu, bo to 100 lat harcerstwa to też
prawie 1/3 mojej działalności w harcerstwie. Odbieram to po tych wielu latach działalności w różnych aspektach, ale chyba najważniejsze to, co spotkało mnie tu na tym zlocie, to fakt, że dalej istnieje wspaniała atmosfera harcerska. Ważne jest to, że właśnie pod tym Świętym Krzyżem spotkała się dzisiaj Chorągiew. I myślę, że wszyscy harcerze, instruktorzy Chorągiewi mogą być dumni ze swojego zlotu. Dlaczego? Dlatego, że to jeden z nielicznych zlotów Chorągiewi, gdzie naprawdę odmeldowały się wszystkie chówce. Gdzie każdy z chówców, chociażby w najmniejszej reprezentacji, przyjechał po to, żeby wspólnie świętować swoje stulecie. Kreską przebiega błękitną, strzępioną pasmę gór. Mimo, że w harcerstwie ogólnie, w harcerstwie kieleckim trudności jest dużo, to, co spotykam tutaj, tych ludzi, którzy przygotowywali, tych ludzi, którzy prowadzą ten zlot i tych ludzi, którzy przyjechali tu wspólnie bawić się, pracować, wymieniać doświadczeniami, jest to wspaniała rzecz. Wędrownicy, harcerze starsi wspólnie z instruktorami bawią się wspaniale, a przecież wiadomo, że ta zabawa jest wynikiem ich całorocznej pracy, ich doświadczeń, ich przekonań, ich ideałów. Użyj jak nad twoją głową, szumi wiatko na radze. 100 lat to jest kawał czasu, żeby każdą ideę nadgryzł ząb. Czasu, żeby ta idea ulegała erozji, a harcerstwo tej erozji nie podlega. Ja bardzo się cieszę, że tak znakomicie się nasza idea trzyma. Widać to na zlocie, który niebawem będziemy kończyć. I widać, że harcerstwo miewa się dobrze, że będąc bardzo tradycyjnym ruchem, tak wiele czerpie z nowoczesności. Ile nocy, ile dni prześpiewamy, aż po świt, ile ogni, aż po brzas, ile zwrotek, ile słów zapamiętasz przez te dni, schowaj w sercu. Aż po świt, ile ogni, aż po czas, ile zwrotek, ile słów zapamiętasz przez te dni, schowaj w sercu, ruszać czas. Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy Zastępca Świętokrzyskiego podczas zlotu z okazji stulecia powstania drużyn, powstania ze Związku Harcerstwa Polskiego na Ziemi Kieleckiej zabezpieczało pod względem medycznym cały zlot. Czuwaliśmy nad bezpieczeństwem uczestników podczas apelu, podczas mszy świętej. Zorganizowaliśmy pokaz udzielania pierwszej pomocy razem ze strażakami z OSP Bilcza, gdzie był wypadek komunikacyjny. Trzeba było udzielić pomocy poszkodowanym. W tym wypadku byli poszkodowani wycinani. Thank you.
tutaj. Za te nie jesteś. Pokaz zorganizowany dzięki Harcerskiemu Centrum Pierwszej Pomocy i przy współpracy z OSP Stara Słupia rysował się w ten sposób. Dwóch poszkodowanych będących w wraku samochodu. Jeden był nieprzytomny, drugi wyszedł o własnych siłach. Miał złamane przedramię oraz liczne rany głowy. Było sporo osób, które przeszkadzały. Również straż pożarna musiała wyciąć poszkodowanego z samochodu. Obydwóch poszkodowanych zostało odwiezionych do szpitala polowego. Nie, no tak naprawdę zlot to bardzo fajna rzecz, tak. Co jakiś czas harcerzy możemy się spotkać, pobawić, co chwilę są jakieś atrakcje. No to zlot jest bardzo fajny, jest mnóstwo ludzi, jest atmosfera jest wspaniała. Zlot to dla nas, HPP, praca. Praca, dużo pracy, ale też super jak ta zabawa, nie? Oczywiście, jest dużo pracy, ale jest naprawdę fajnie. Zlot bardzo fajnie, właśnie niosą chlebek. Nie no. Piękne 100 lat, czekamy na kolejne 100 i więcej. Generalnie na zlocie jest całkiem fajnie, a to, że się bowiem aktualnie trwa koncert zespołu z Hufsalelów. Myślę, że wszystkim się generalnie podoba. No i generalnie jest to impreza dosyć rzadka, więc warto było tu przyjechać, żeby zobaczyć coś takiego. Przyjechaliśmy tutaj w takim dość małym składzie, ale bardzo ważne jest dla nas spotkanie z przyjaciółmi. Bardzo nam się tutaj podoba, cieszymy się, że możemy spotkać znajomych, przyjaciół, że możemy powspominać wcześniejsze spotkania. No i serdecznie wszystkich zapraszamy i pozdrawiamy. Chciałem pochwalić harcerską służbę porządkową. Naprawdę bardzo fajni ludzie, wszystko jest zorganizowane. Jest bardzo fajnie, wszyscy się dobrze bawimy. Jest trochę pracy, ale jakoś dajemy radę i bardzo nam się podoba wszystkim. I miejmy nadzieję, że na kolejnym zlocie ci, którzy się spotkają, będą się bawić w takiej samej wspaniałej atmosferze. Mogę powiedzieć, że na stulecie harcerstwa z wielką radością wszystkich Was przytulam do serca i patrzę się na Was z wielką dumą, bo dobrze wiecie, że 100 lat temu w Kielcach powstała pierwsza drużyna harcerska imienia Dionizego Czachowskiego. I przez te wszystkie lata mogę powiedzieć, że nic się nie zmieniło, że dalej jesteśmy harcerzami, że dalej kierujemy się prawem harcerskim, że dalej drogowskazem naszym jest przyrzeczenie harcerskie. No i chciałbym w imieniu komendanta podziękować bardzo serdecznie całemu sztabowi, który pracował. Było to ponad 20 osób, całej drużynie sztandarowej, która pracowała też ponad 10 osób, całemu harcerskiemu patrolowi porządkowemu, to jest ponad 30 osób ze Starachowic, no i z Ostrowca Świętokrzyskiego ratownikom. Razem stworzyliśmy naprawdę wydarzenie, które będzie pamiętane przez harcerzy i harcerki. I razem stworzyliśmy taki skład, który na pewno będzie tworzył podobne wydarzenia w latach przyszłych. Chciałbym i myślę, że tak będzie, abyśmy na co dzień również spotykali się, pracowali na rzecz naszego regionu, na rzecz młodzieży, na rzecz naszego kraju, na co dzień tak jak dzisiaj. Ponieważ Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka to jest jedno wielkie stowarzyszenie.
życzę tego, żeby wszystkie drużyny, chówce starały się na tyle rozwijać swoją działalność, żeby na kolejnym zlocie chorągwi, który mam nadzieję będzie za rok, nie trzeba będzie czekać lat 100, było jeszcze więcej reprezentantów harcerstwa świętokrzyskiego i niech to będzie okazja do tego, żeby 101 lat było lepsze. Kiedy patrzę na młodzież, która jest na zlocie, który właśnie odbywamy, to jestem z niej dumny i niech mi nikt nie opowiada, że młodzież jest zła i niedobra. Ta, która tutaj jest, jest nadzwyczajna. Ma ode mnie wszelkie pochwały. Duchny i duchowie, życzę Wam, ażeby ten zlot był najwspanialszym zlotem właśnie w tym stuleciu. Życzę Wam, ażebyście nabrali sił na następne stulecie, bo to, czy kiedyś na ziemi kieleckiej będzie jeszcze harcerstwo, najbardziej zależy od Was, bo to Wy zostawiacie po sobie spuściźnę, bo to Wasi młodzi przyjaciele za Wami pójdą, założą mundury i razem będą przemierzać ścieżki, także te na Święty Krzyż. Duchny i duchowie, czuwaj. Nocy, ile dni prześpiewamy, aż